Boża wola, a zasada z zamkniętych i otwartych drzwi. Krok ósmy. Gdy wreszcie dotarliśmy do ostatniego etapu w poszukiwaniu Bożej woli, co do naszego życia, moglibyśmy króciutko przypomnieć sobie, czego dotyczyły poprzednie kroki. Pierwsze, zrezygnowania z własnej woli w danej sprawie. Drugie, niepolegania na uczuciach. Trzecie, korzystania z Pisma Świętego w celu uzyskania informacji i komunikowania się z Bogiem. Czwarte, rozpatrywania opatrznościowych okoliczności. Piąte, konsultowania się z wierzącymi przyjaciółmi. Szóste, modlitwy o właściwą decyzję. Siódme, podejmowania decyzji i mówienia Bogu o decyzji, którą podejmiesz na podstawie poprzednich kroków. Ósme, i wreszcie podążania za Twoją decyzją bycia otwartym na Bożą reakcję co do Twojej decyzji. Gdy podjąłeś dobrą decyzję, iść do przodu, ale poproś Boga, by zatrzymał Cię, jeśli po drodze przeoczyłeś jakieś znaki. Ten ostatni krok może być bardzo pasjonujący, ponieważ gdy sprawy posuną się aż tak daleko, możesz zobaczyć, jak Bóg działa w Twoim życiu. Może być też i frustrujący, gdy podjąłeś złą decyzję, ale na pewno zauważysz, jak wiele osób przed Tobą, że Bóg jest świetnym, odźwiernym. Bóg może zarówno otwierać możliwości, jak i zamykać. Otwórzmy Księgę Objawienia, trzeci rozdział. Nie będziemy teraz dokonywać egzegezy tego fragmentu Pisma Świętego dotyczącego przesłania przekazanego Kościołowi Filadelfii. Dotychczas było wiele proroczych i historycznych interpretacji tych wierszy, ale my po prostu chcemy zwrócić uwagę na dwa wiersze, siódmy i ósmy. A do anioła zboru Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Niezależnie od tego, do czego jeszcze odnoszą się te teksty, jedno jest jasne. Bóg wie, jak otworzyć i jak zamknąć drzwi. Gdy Bóg otwiera drzwi, to żaden człowiek nie będzie w stanie ich zamknąć, a gdy je zamyka, żaden człowiek nie będzie miał siły, by je otworzyć. Poprzez studiowanie wszystkich 8 kroków możesz jednak zastanawiać się, jak będziesz mógł przekonać się, że Bóg rzeczywiście kontroluje drzwi. Co wtedy, gdy uważam, że podjąłem właściwą decyzję, a wydaje mi się, że drzwi są zamknięte? Czy szatan przypadkiem w ten sposób nie próbuje mnie zniechęcić? Czy szatan również może kontrolować drzwi? Są to bardzo praktyczne pytania, ale pamiętajmy, że w procesie szukania Bożej woli co do naszego życia musimy ufać Mu, że to On czuwa przy drzwiach. Tak jak na każdym poszczególnym etapie, tak również i tutaj musimy podkreślić absolutną konieczność przebywania w codziennej społeczności z Bogiem. Dzięki temu możemy poddać się pod Bożą kontrolę. Najlepszą ochroną przed uleganiem jakimkolwiek zwiedzeniom jest osobista znajomość z Bogiem, dzięki której będziesz mógł odróżnić Jego głos od obcych głosów. Czy wtedy, gdy podążamy za Bożym głosem, On zawsze spontanicznie i bezwłocznie otwiera nam drzwi? Czy On zagwarantował nam, że wtedy, gdy właściwie zrozumiemy Jego prowadzenie, to automatycznie wszystko się będzie dobrze układało? Czy drzwi, które ma na początku wydają się być zamknięte, na koniec otwierają się na Boży rozkaz? Z naszego ludzkiego punktu widzenia drzwi powinny otwierać się natychmiast, chyba żebyśmy pominęli po drodze jakieś sygnały. Naprawdę dobrze byłoby, gdybym mógł Was zapewnić, że jeśli nie pominęliście żadnego kroku i podjęliście decyzję, która pozostaje w harmonii z Bożą wolą, to drzwi zawsze będą otwarte, a gdy są zamknięte, to dlatego, że musieliście podjąć złą decyzję. Chciałbym zapewnić Was o tym, ale niestety nie mogę, ponieważ Biblia mówi coś innego na ten temat. Jeśli będziemy analizować to, co w Piśmie Świętym jest na temat powiedziane, to zauważymy, że mogą
one sprawiać nam wiele kłopotku, mogą płatać nam figle. Nie można traktować tego ósmego stopnia otwierających się bądź zamykających drzwi jako ostateczne słowo ze strony Boga dotyczące Jego woli co do naszego życia, tak jak i nie można polegać na żadnym innym pojedynczym kroku. Jeśli otwarte lub zamknięte drzwi miałyby być jedynym i ostatecznym elementem świadczącym o Bożej woli, to moglibyśmy wtedy całkowicie pominąć pozostałe kroki. Moglibyśmy uważać, że wystarczy powiedzieć Bogu, iż zmierzamy w pewnym kierunku, a jeśli coś będzie nie tak, to On powinien nas powstrzymać. W ten sposób wiedzielibyśmy, że dopóki On nie powstrzymuje nas, to jesteśmy w zgodzie z Jego wolą. Takie podejście nie jest bezpieczniejsze od polegania wyłącznie na własnych odczuciach czy tylko na tym, co zasugerują nam przyjaciele lub członkowie rodziny. Jeśli przejdziesz przez wszystkie 8 stopni poznawania Bożej woli i później bez żadnych wątpliwości widzisz, że drzwi są zamknięte, to oczywiście będziesz chciał zrewidować swoją decyzję. Może to jest frustrujące, ale Biblia sugeruje, iż może się zdarzyć, że wola Boża będzie cię przymuszać do pójścia naprzód, chociaż czasem Bóg sprawi, że będzie to wyglądało tak, jakby to było dla ciebie niemożliwe. Przyjrzyjmy się kilku biblijnym biografiom, aby lepiej zrozumieć zasadę, być może najtrudniejszą do zrozumienia w całym naszym chrześcijańskim życiu. Zasada czekania. Adam jest tutaj pierwszym przykładem. Gdy przepasawszy się liśćmi figowymi, krył się przed Bogiem w Edenie, On dał nam obietnicę przyjścia Mesjasza. Dzięki temu mógł liczyć na odpuszczenie grzechów. Kiedy Adamowi urodził się pierwszy syn, był pewien, że jest to syn obietnicy. Kiedy okazało się, że Kain nim nie jest, miał nadzieję, że na pewno będzie nim Abel, który każdego ranka i każdego wieczora składał ofiarę na ołtarzu i który, jak się wydawało, tak bardzo był zaangażowany w sprawy duchowe. Niestety Kain stał się mordercą, a jego ofiarą był właśnie Abel. Wobec tego Adam swoje nadzieje związał z Setem i prawdopodobnie z każdym rodzącym się później synem, wnukiem oraz prawnukiem i tak aż do końca swego życia. Obietnica została dana, Boża wola była jasna, ale Adam musiał czekać. Na pewno także Noe miał problem z otwierającymi i zamykającymi się drzwiami. Wydawało mu się, że w momencie rozpoczęcia budowy arki dobrze rozumie Bożą wolę, ale przez 120 lat musiał budować, głosić i czekać. Wielu z tych, którzy na początku jego 120-letniej działalności dało posłuch ostrzeżeniom, w miarę upływu czasu zwątpiło w prawdziwość słów Noego. Byli pewni, że Noemu musiało się pokręcić w głowie. Podczas tego długiego okresu Noe miał możliwość wielokrotnego sprawdzenia wszystkich okoliczności, które przekonałyby go, że to Bóg go prowadzi w trakcie budowy tej łodzi. 120 lat to spory kawał czasu. A potem, gdy do arki weszły już wszystkie zwierzęta, Noe wraz ze swoją rodziną wciąż jeszcze musiał czekać. Wreszcie Bóg zamknął drzwi i nikt nie mógł ich otworzyć. A potem kolejnych 7 dni czekania, aż wreszcie spadł deszcz, który padał przez 40 dni i 40 nocy. Przez kolejnych 100 dni czekali, aż wody potopu wyschną, by opuścić arkę, która była dla nich jednocześnie i niebem, i więzieniem. Noe na pewno wiedział, co to znaczy czekać. Abraham również czekał. Minęło 25 lat od chwili, gdy otrzymał obietnicę narodzin syna. Próbował pomóc Bogu, chcąc uczynić swojego sługę dziedzicem, potem biorąc sobie za żonę Hagar. Ale wszystkie te metody nie wyszły mu na dobre. Te jego poczynania naprawdę stały się jedynie powodem wielu problemów. Nie dlatego, że Abraham nie zrozumiał Bożych zamiarów wobec siebie, ale dlatego, że pomylił się do czasu, w jakim to wszystko miało się spełnić.
Jakubowi, jak wspomnieliśmy, już wcześniej obiecano pierworództwo. On również chciał pomóc Bogu przyspieszyć bieg wydarzeń. Nie mylił się, że Bożą wolą było to, aby otrzymał pierworództwo, ale on nie był przygotowany na to, aby je otrzymać. Dlatego musiał czekać 30 lat na całkowite wypełnienie obietnicy. Mojżesz także zauważył prowadzenie Boże w swoim życiu, gdy otrzymał od Niego zapewnienie, że wyprowadzi Izraelitów z Egiptu. Uważał jednak, że drzwi otwierają się zbyt wolno, więc postarał się o przyspieszenie biegu wydarzeń. Potem, kiedy żył na pustyni przez 40 lat pasąc owce swojego teścia, wydawało mu się, że drzwi zostały całkowicie zamknięte. Jednak nadszedł dzień, gdy stanął przed ognistym krzewem i wtedy kolejny raz odniósł wrażenie, że drzwi stoją przed nim otworem. Po pewnych perypetiach Mojżesz zgodził się przyjąć Boży plan co do swojego życia i wrócił do Egiptu, ale nawet wtedy jego oczekiwania nie spełniły się tak, jak to sobie wyobrażał. Ciężko było mu stanąć przed Faraonem i przedstawiać temu potężnemu władcy swoją misję, a ludzie cały czas przychodzili do niego narzekając. I wtedy Mojżesz zwrócił się do Boga w żałosnej modlitwie. Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Druga Mojżeszowa, rozdział 5, werset 23. Mojżesz mocował się z drzwiami, Izraelici też. Po każdej plagze wydawało się, że drzwi się otwierają, ale kiedy skutki plagi mijały, drzwi zatrzaskiwały się znowu. Po ostatniej pladze, gdy zginęli wszyscy pierworodni w Egipcie, wydawało się, że drzwi są otwarte, ale po kilku dniach nad brzegiem Morza Czerwonego drzwi jakby ponownie się zamknęły, ale zaraz znów się otworzyły i ludzie przeszli po suchym dnie morza. Przejście przez pustynię do ziemi obiecanej zajęłoby im mniej niż 2 lata, ale gdy ludzie zamknęli sobie drzwi, musieli czekać 38 lat, zanim drzwi ponownie otworzyły się przed nimi. A co z Józefem? Miał sny. Czy były to sny od Boga? Oczywiście, że tak. Czy stały się rzeczywistością? Na pewno tak, ale po drodze miało miejsce sporo komplikacji. Sprzedanie do niewoli, uwięzienie, czekanie przez ponad 20 lat na ostateczne otwarcie drzwi. Jednak gdy wreszcie się otworzyły, to otworzyły się bardzo szeroko. Dawid został zabrany od wypasania owiec. Ku swojemu zaskoczeniu i zaskoczeniu całej rodziny został namaszczony na króla Izraela. Ale od tego momentu musiało upłynąć sporo czasu, zanim mógł zasiąść na tronie. A tak właściwie to przez cały czas wydawało mu się, że wypełnienie tej obietnicy coraz bardziej oddala się od niego i nigdy nie stanie się ona rzeczywistością. Na swojej drodze napotkał wiele zamkniętych drzwi. Czy przygnębia was przyglądanie się liście osób, które musiały czekać czasami przez całe lata na otwarcie się drzwi? Czy raczej powraca spokój, gdy myślicie o waszych osobistych sprawach, które wymagają zakończenia? Niezależnie od tego, jakie uczucia was teraz zbierają, gdy zastanawiacie się nad życiem tych, którzy zmuszeni byli czekać na otwarcie się drzwi, musicie zauważyć, że czekanie jest tak częste, że staje się raczej regułą, a nie wyjątkiem. W Hebrajczykach 11, werset 39 czytamy o tych, którzy umarli, nigdy nie otrzymawszy obiecanych rzeczy. Widzieli je tylko jakby z daleka, a jednak odeszli z wiarą w sercu, na tyle, na ile byli w stanie w swoim życiu postępowali zgodnie z Bożą wolą, a drzwi były otwarte na tyle, że koniec ich życia zostawał ich wciąż czekających. Kiedy kończyłem studia na uroczystości wręczenia dyplomu, Richard, radiowy ewangelista, który został zaproszony na tę uroczystość, odczytał następujący wiersz. Kiedy życie Adama dobiegało końca, wziął swego syna Seta i tak do niego rzekł: jestem pierwszym człowiekiem, który został stworzony i obawiam się, że niezbyt udanym,
ale Ty jesteś młody i życie należy do Ciebie. Przed Tobą jest szansa, której ja nie wykorzystałem. Gdy ja teraz się poddaję, Ty idź do przodu i napraw to, co złe. Wieki nadchodziły i przemijały, wtedy Set przywołał Henocha do siebie i rzekł: nie udało mi się wypełnić słów Ojca, by zawsze służyć Panu, ale Ty jesteś młody i życie jest przed Tobą, więc weź pochodnię, którą ja niosłem, kiedy ja zejdę z areny świata, Ty idź do przodu i napraw to, co złe. Teraz Henoch, gdy lata minęły, przekazał dalej to samo brzemię. Jego syn podał je dalej, a inni następnym synom i wnukom, a ci dalej i dalej następnym pokoleniom, a wołanie z Edenu wciąż dochodziło: Ty idź do przodu i napraw to, co złe. I ciągle dźwięczy ono przez wszystkie wieki, podczas wojen, pokoju, uśmiechów i łez. Wołanie dochodzi wciąż i wciąż, rozpaczliwy krzyk zakłopotanych ludzi, którzy próbują biec w kierunku wyznaczonym kiedyś w przeszłości, by dokończyć dzieło, zanim zajdzie słońce. Gdy noc nadchodzi, oni wołają: Ty idź do przodu i napraw to, co złe. Tak więc słuchaj, człowieku, powstań i zajaśnij. Najlepsze lata należą jeszcze do ciebie. Wykonaj to zadanie teraz, zanim zgaśnie słońce. Zadanie, któremu nie sprostali inni. Idź tam, gdzie Bóg prowadzi, Jego słowo głoś, w służbie miłości, nie dla własnej chwały. W Chrystusie znajdź odwagę, nadzieję i światło. Idź do przodu i napraw to, co złe. Może tak się zdarzyć, że podczas kroczenia po stopniach poznania Bożej woli, co do Twojego życia, nie zauważysz pewnych sygnałów. Z doświadczenia wiemy, że najwięcej błędów popełnia się podczas stawiania pierwszego kroku. Najtrudniej jest nam zrezygnować z własnej woli w danej sprawie. Może jednak być też i tak, że przejdziesz przez wszystkie kroki, podejmiesz właściwą decyzję, a jednak wciąż musisz czekać na otworzenie się drzwi. Jest to frustrujące, jest to straszne, wywołuje wiele emocji. Nie jest to jednak czymś wyjątkowym w chrześcijańskim życiu. Skąd bierze się ta zwłoka? Dlaczego dzieje się tak, że musimy czekać, czekać i czekać? Jest to dlatego, że Bóg w swoim prowadzeniu, które oferuje swoim dzieciom, ma coś więcej niż tylko błyskawiczne odpowiedzi. On bierze również pod uwagę rozwój naszych charakterów. Jemu zależy na całości naszego życia, a nie tylko na jednym z jego elementów. On ma plany, zamierzenia co do całego wszechświata, które chce realizować przez swoich ludzi. Często przychodzimy do Boga z prośbami o pewne błogosławieństwa, a gdy On odpowiada na nasze modlitwy, zaspokajając nasze oczekiwania, cieszymy się z tego i dochodzimy do przekonania, że nasza wiara w Niego jest wielka. Jednak prawdziwy sprawdzian naszej wiary przechodzimy wtedy, gdy pojawia się zwłoka. Co wtedy się dzieje? Czy poddajemy się, dochodząc do wniosku, że to, czego spodziewaliśmy się z Jego ręki, nie jest warte tak długiego czekania? Czy rezygnujemy wtedy z kontaktu z Nim, gdy On nie zaspokaja naszych oczekiwań? Czy też kontynuujemy poznawanie Go bez względu na to, dokąd nas prowadzi, jak nas prowadzi lub kiedy nas prowadzi? Powodem tego, że drzwi otwierają się czasami tak powoli, jest to, że On ma dla nas coś lepszego. Bóg nie tylko chce prowadzić i dać nam swoje błogosławieństwa, na których tak nam zależy, ale również chce pomóc nam w naszym chrześcijańskim wzroście, wzmocnić nasze zaufanie do siebie i do swojej mądrości i mocy. Gdy Bóg chce, abyś poczekał chwilę, czy godzisz się na to, czy raczej kurczowo trzymasz się swojego planu? Czy jesteś gotów czekać tak długo, jak to jest konieczne, nawet jeśli wydaje się, że Twoje oczekiwanie przyciąga się w nieskończoność? Czy raczej wolisz zrezygnować z planu, jaki On ma dla Ciebie? Czy nie wydaje Ci się, że zbyt długo czekasz na otworzenie się niektórych drzwi w sprawach dotyczących Twojego życia? Nie uważaj czasu, który spędziłeś na czekaniu, za czas stracony. Samo czekanie jest częścią procesu pracy Boga nad doskonaleniem i nad przygotowaniem Ciebie do dzieła, które Ci wyznaczył.
Sporo czasu poświęciliśmy drzwiom, które otwierają się powoli, ale mam dobrą monowinę. Czasami drzwi otwierają się wtedy, gdy nam na tym zależy. Coś takiego jest łatwiej zaakceptować, prawda? Jednak dzieje się to nie częściej, jak to, że często nie otwierają się natychmiast. Eliasz nie musiał czekać na ogień z nieba, gdy modlił się na górze Karmel. Spadł on błyskawicznie. Dawid nie musiał długo czekać na pomoc, kiedy wyszedł ze swoją procą, by walczyć z Goliatem. Daniel nie musiał czekać na uwolnienie z jaskini lwów, a jego trzech przyjaciół nie musiało wyczekiwać, aż Bóg ochłodzi żar ognia w ogromnym piecu, do którego zostali wrzuceni. Przeczytajmy jeden fragment dotyczący drzwi, które otworzyły się bardzo szybko. Znajduje się on w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł i jego towarzysze głosili Ewangelię, przenosząc się z jednego miejsca na drugie. Przeczytajmy wiersze od 6 do 10. I przeszli przez frygińską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Po krótkim czasie Paweł zastał zamknięte drzwi do Azji, zamknięte drzwi do Bityni, lecz wtedy zostały szeroko otwarte drzwi do Macedonii. Nie musiał czekać 120, 40 czy 7 lat. Jego praca ruszyła wtedy, gdy nadszedł odpowiedni na to czas. Kiedy będziesz starał się poznać Bożą wolę co do swojego życia, wówczas nadejdą chwile takie, gdy będziesz musiał czekać, jak i momenty, gdy odpowiedź nadejdzie w okamgnieniu. I powinniśmy być wdzięczni Bogu za jedne i za drugie, bowiem zarówno otwarte, jak i zamknięte drzwi są sposobami, których Bóg używa w naszym życiu. Przyglądając się otwierającym i zamykającym się drzwiom, możemy budować nasze duchowe doświadczenie, bowiem są one zewnętrznym wyrazem Bożego działania w nas. Dobrą nowiną jest to, że w naszym życiu możemy pozwolić sobie na błędy w podejmowaniu decyzji, bo przecież błądzenie jest rzeczą ludzką. Ale jest jeden błąd, którego nie wolno nam popełnić, to znaczy przestać się modlić i poznawać Boga, tak aby dzięki bliskiej więzi z Nim móc rozpoznać Jego prowadzenie. On dał nam obietnicę, że jeśli będziemy trwać w wspólnocie z Nim, wtedy będzie objawiał nam nie tylko swoją wolę co do naszego życia, ale poznamy Jego samego, a znać Go to znaczy mieć życie wieczne. Dziękuję.